Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Kolejne ponad 5 milionów złotych trafiło do miejskiej kasy w Suwałkach. Te pieniądze to kolejne środki na realizację inwestycji, których efektem ma być poprawa jakości systemu transportu publicznego. Ja tylko przypomnę, że po interwencji radnych, po interwencji samorządowców, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w tym konkursie tak, żeby można było te wszystkie wnioski uwzględnić. Szanowni Państwo, oczywiście to nie pierwszy projekt, jeśli chodzi o transport niskoemisyjny w Suwałkach. Wcześniej było to dofinansowanie w wysokości 26 milionów złotych. Cieszymy się, że możemy wesprzeć tak dobre projekty, tak istotne z punktu komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, jeśli chodzi o miasto Suwałki, bo wiemy, że ten projekt to przede wszystkim autobusy niskoemisyjne, to przede wszystkim system rowerów publicznych, to też zatoki postojowe. Także wiele elementów, które mają poprawić komfort i bezpieczeństwo podróżnych w Suwałkach. To już czwarty etap procesu zmierzającego do poprawy jakości komunikacji w mieście. Dwa lata temu otrzymaliśmy środki finansowe na realizację trzeciego etapu transportu niskoemisyjnego w Suwałkach. Ten projekt w zasadzie kończymy. Mam nadzieję, że będzie realizowany do połowy przyszłego roku. No i z tego trzeciego etapu zostawały nam środki finansowe, pewne oszczędności, czy ponad 3 miliony złotych. Oczywiście one będą rozliczane z Urzędem Marszałkowskim. No i tutaj żal było tych pieniążków niewykorzystanych, dlatego też złożyliśmy w kolejnym konkursie już mniejszą aplikację, bo ona niespełna 8 milionów złotych. Istotnym wsparciem okazała się pomoc radnego sejmiku Pawła Wnukowskiego. Cieszy bardzo fakt, że Suwałki stają się nie tylko jednym z najbardziej ekologicznych miast w województwie podlaskim, ale także jednym z najbardziej ekologicznych miast w naszym kraju. Cieszy fakt, że taki wspaniały projekt jest realizowany, że to już trzeci etap, no ale gdyby nie zwiększenie tych środków, nie mielibyśmy tak naprawdę w całości powstałej tej bazy, która będzie służyła do wszystkich mieszkańców Suwał, a Suwałki są wspaniałym miastem do zamieszkania. A teraz się okazuje, że będą jeszcze wspanialszym miejscem dla przyrody. Cieszy fakt ten niesamowicie. No, ja tutaj podjąłem interwencję na wniosek pana radnego Sławomira Siczkowskiego i pana radnego
Jacka Juszkiewicza. Cieszy też fakt, że radni miejscu w Suwałkach są to aktywni razem z prezydentem. Podejmują działania, starają się na każdym polu walczyć o interesy mieszkańców, o pieniądze przyznawane dla magistratu i o to, aby miasto te jak najlepiej się rozwijało. Także cóż mogę powiedzieć? No, gratulacje dla wszystkich mieszkańców. Życzę jak najlepszej tej komunikacji i tego, żebyśmy wszyscy mogli cieszyć się z rozwojem tego wspaniałego miasta. Suwałki są w trakcie realizacji projektu wartego blisko 30 milionów złotych, dzięki któremu już zakupiono 15 autobusów napędzanych gazem CNG, przebudowano ulicę Leśną i Daszyńskiego oraz zabezpieczono środki na utworzenie systemu roweru miejskiego. Czwarty etap to zakup kolejnych autobusów, rozbudowa systemu roweru miejskiego o kolejne 4 stacje i następne 40 rowerów oraz kolejne 4 tablice dynamicznej informacji pasażerskiej. Środki pochodzą z funduszy europejskich.